Witam Was serdecznie po podsumowaniu pompy ciepła z lutego. Dom 240 m kwadratowych, pompa 16 kW T-cap. Obecnie nic. Teraz ciekawy jestem sam, jaki będzie wynik. Pobór energii z roku. I to mamy 731 kWh. Zobaczymy, ile na woda bieżąca 18, a na grzaniu samym 712. Teraz za niedługo, jak będzie lato, to będziemy chłodzić. Zobaczymy, jak ta pompa wejdzie. Zbiornik mamy 300-litrowy bufor i 300-litrowy do wody bieżącej. Zobaczymy, ile ta pompa by połkła, gdyby nie było COP. Ona by pochłonęła 2783 kW, czyli mamy jakieś 2000 kW oszczędności. A jakie było COP teraz? COP było 3,8. To się tak wszystko wyrównuje, bo w styczniu było 3,6, 3,1, 3,8. Najwyższe było 10, 4,6 aż. No i to by było na tyle. Jeszcze mogę Wam pokazać sprężarkę, ilość włączeń i wyłączeń. Ktoś może sobie to odjąć od poprzedniego miesiąca. Mamy 10 tysięcy włączeń i wyłączeń. Czas całkowity pracy 8 tysięcy i pół, 8517 godzin. I to by było na tyle. Dobra. Dzięki Wam, trzymajcie się do następnego razu. Ciekawy jestem, jak to na wchłodzeniu pójdzie, jak to będzie wyglądało. A jeszcze fajnie, teraz jak robiłem tą, poszerzałem tą instalację. Jak poszerzałem tą instalację, to przy okazji zrobiłem sobie, znaczy, że tak powiem, dopłaciłem trochę do usługi i mam teraz te sterowanie nie na Wi-Fi, tylko kablowo. I nie mam żadnych już problemów, że coś się odłączy, albo właśnie byłem w pracy i straciłem zasięg i nie mogłem pompą sterować. A teraz mamy ten wzmacniacz sygnału. Ze wzmacniacza sygnału idzie kabel i chodzi to zajebiście.